Zacznę od tego ostatniego pańskiego pytania, że wszyscy są zdrowi, którzy będą brali udział w tym meczu. Proszę Państwa, ja jestem po raz pierwszy w roli trenera drużyny krakowskiej, która gra w derbach w Ekstraklasie. Tak to się złożyło, że aż do Krakowi musiałem pójść jako trener, aby taki mecz rozegrać. Po kolejnej przerwie, w której nie mieliśmy dwóch zawodników z bardzo newralgicznej pozycji w klubie, to ostatnio brali udział w meczu z drużyną. Bardzo przepraszam, ale nie jestem w stanie wymienić nazwy, co to była za drużyna, kto tam grał. Jedyne co to, że był mecz rozgrywany na lepszym boisku jak w Warszawie na Legii, w Grodzisku. Jeżeli dzisiaj mogę powiedzieć, to humor jeszcze dopisuje, oby dopisywał tym, którzy są związani z Krakowią po meczu. Przepraszam trenera Maćka, że zostawiam drugą połowę, chociaż sobie zdaję sprawę z tego, że gdzieś tam w Polsce, szczególnie Legia, pewnie i Ruch życzą wszystkiego najlepszego w niedzielę Krakowi. Ale życzenia mają to do siebie, że najczęściej się nie spełniają, ale zaczyna się kłopot, jak się spełnią. Zabierasz głos po pomowie pana trenera Oresta Lęczyka, to jest bardzo niewdzięczna rola, bo cokolwiek bym nie powiedział, to tak ciekawie nie umiem powiedzieć jak trener. Proszę Państwa, ja jestem podparty Markiem Wleciałowskim, bardzo młodym trenerem. Także jestem przekonany, że trochę starości odejmuje mi to w pracy z zawodnikami i kontakt jest na tyle dobry, że siedzący obok mnie tutaj bardzo mocny człowiek, Marcin Cabaj, nie boi się trenera. Pan trener Orest Lęczyk, syn Nestora, można powiedzieć, należy do osób, których bardzo pilnie podpatrywałem jeszcze jako student Akademii Wychowania Fizycznego. Nie wiem, czy pan trener mnie w ogóle pamięta, kiedyś w Wiśle pan trener był z GKS-em Katowice. Przyjechało takie dziecko do klubu. Ja tam pana trenera podpatrywałem i... To start do tych rozgrywek, jeszcze raz patrząc na ten stadion, odbiera temu klubowi, tej drużynie, ten element, który w ostatnich latach był ogromnym atutem. Tutaj drużyny przyjeżdżały, przegrywając już w autobusie. Jeżeli Krakowia ma kadrę 25 zawodników, 1/3 to są piłkarze ekstraklasy, a reszta to są kandydaci do ekstraklasy. Tak wiele się mówi o polskim piłkarstwie, nawet jakieś tam w cudzysłowie siksy z telewizji, które pojęcia nie mają o piłce nożnej, potrafią kopać kluby, komentować polską piłkę, że to już jest dno dna, jak gdyby dokładając leżącemu, któremu niestety, ale odwrotnie, powinno się rękę podać. Do klubu przyszła ankieta, mieliśmy wytypować najlepszych trenerów, najlepszych piłkarzy na różnych pozycjach i tam była również pozycja, żeby wytypować najlepszych dziennikarzy, to miałem ogromny problem. Napisałem Kowalski, pewnie ci, którzy w tym rankingu decydują o miejscu Kowalskiego, będą szukać tego Kowalskiego, w jakiej on prasie pisze. Nie wiem, czy jest w ogóle Kowalski, który pisze o piłce nożnej. Jest? Sorry. Miałem Polaka Kowalskiego, tego statystycznego. Ja wtedy... Bawiłem się do rozdziału. Nie, kompletowałem książki do pierwszej klasy. Ale dziękuję. Przywalił mi pan z grubej rury. Dziękuję. Czy jutro może pobiegamy na 5 km? Pójdzie pan ze mną? Tak? Zapraszam. Tutaj nad Rudawę. Z pewnością pan wygra, ale chodzi o to, że ja dobiegnę.
Powiem im przed tym meczem, że jak przegracie, to wszyscy pójdziecie do Wisły. Pewnie uznają, że będą bezrobotni. Sąsiad zawsze zazdrości sąsiadowi młodszej żony. Szczególnie w nocy, jak światło gaśnie. Co mogę zazdrościć trenerowi Maćkowi? To, że jeździ na mecze do Sosnowca, nie zazdroszczę mu. On chyba mnie też nie. Mogę mu zazdrościć i tutaj mówię całkiem poważnie, że ja od siebie na Wisłę bym jechał 5 minut, a teraz muszę jechać godzinę i 5 minut na Wielicką. Bo jakbym powiedział, że zazdroszczę mu wszystkich piłkarzy, których ma, to nie wiem, co by na to powiedzieli kibice Krakowi. Przepraszam. I Krakowi, i Wisły, no. Maciek, chyba mi nic nie zazdrościsz. To, co mi w trenerze Lęczyku zawsze imponowało, to podejście, filozofia pracy, podejście do zawodników, do drużyny. A skąd ty to wiesz? To mi już trener powiedział w Wiśle wtedy. I druga rzecz to dystans, jaki trener ma do swojej pracy. Ale to myślę, że to trzeba swoje przejść, żeby takiego dystansu nabrać. Także myślę, że to i to, co jeszcze o jednej rzeczy wspomnę, że pracując w takich czasach, w jakich pan trener pracował, wiemy, jaka kiedyś była piłka, że umiał przez to przejść, że tak powiem, suchą stopą. To jest na pewno coś, co mi zawsze w trenerze imponowało. Dziękuję, Maćku. Kocham Wrocław, bo tam 7 lat spędziłem. Natomiast ludzie są tacy, jak ich wychowano. Pewnie uznają, że będą bezrobotni. Sąsiad zawsze zazdrości sąsiadowi młodszej żony. Szczególnie w nocy, jak światło gaśnie. Co mogę zazdrościć trenerowi Maćkowi? To, że jeździ na mecze do Sosnowca, nie zazdroszczę mu. On chyba mnie też nie. Mogę mu zazdrościć i tutaj mówię całkiem poważnie, że ja od siebie na Wisłę bym jechał 5 minut, a teraz muszę jechać godzinę i 5 minut na Wielicką. Bo jakbym powiedział, że zazdroszczę mu wszystkich piłkarzy, których ma, to nie wiem, co by na to powiedzieli kibice Krakowi. Przepraszam. I Krakowi, i Wisły, no. Maciek, chyba mi nic nie zazdrościsz. To, co mi w trenerze Lęczyku zawsze imponowało, to podejście, filozofia pracy, podejście do zawodników, do drużyny. A skąd ty to wiesz? To mi już trener powiedział w Wiśle wtedy. I druga rzecz to dystans, jaki trener ma do swojej pracy. Ale to myślę, że to trzeba swoje przejść, żeby takiego... Na różnych pozycjach i tam była również pozycja, żeby wytopować najlepszych dziennikarzy, to miałem ogromny problem. Napisałem Kowalski. Pewnie ci, którzy w tym rankingu decydują o miejscu Kowalskiego, będą szukać tego Kowalskiego, w jakiej on prasie pisze. Nie wiem, czy jest w ogóle Kowalski, który pisze o piłce nożnej. Jest? Sorry. Miałem Polaka Kowalskiego, tego statystycznego. Ja wtedy... Bawiłem się do rozdziału. Nie, kompletowałem książki do pierwszej klasy. Ale dziękuję, dziękuję. Przywalił mi pan z grubej rury. Dziękuję. Czy jutro może pobiegamy na 5 kilometrów? Pójdzie pan ze mną? Tak? Zapraszam. Tutaj nad Rudawę. Z pewnością pan wygra, ale chodzi o to, że ja dobiegnę. Powiem im przed tym meczem, że jak przegracie, to wszyscy pójdziecie do Wisły. Za
Zacznę od tego ostatniego pańskiego pytania, że wszyscy są zdrowi, którzy będą brali udział w tym meczu. Proszę Państwa, ja jestem po raz pierwszy w roli trenera drużyny krakowskiej, która gra w derbach w Ekstraklasie. Tak to się złożyło, że aż do Krakowi musiałem pójść jako trener, aby taki mecz rozegrać. Po kolejnej przerwie, w której nie mieliśmy dwóch zawodników z bardzo newralgicznej pozycji w klubie, to ostatnio brali udział w meczu z drużyną. Bardzo przepraszam, ale nie jestem w stanie wymienić nazwy, co to była za drużyna, kto tam grał. Jedyne co to, że był mecz rozgrywany na lepszym boisku jak w Warszawie na Legii, w Grodzisku. Jeżeli dzisiaj mogę powiedzieć, to humor jeszcze dopisuje, oby dopisywał tym, którzy są związani z Krakowią po meczu. Przepraszam trenera Maćka, że zostawiam drugą połowę, chociaż sobie zdaję sprawę z tego, że gdzieś tam w Polsce, szczególnie Legia, pewnie i Ruch życzą wszystkiego najlepszego w niedzielę Krakowi. Ale życzenia mają to do siebie, że najczęściej się nie spełniają, ale zaczyna się kłopot, jak się spełnią. Zabierać głos po pomowie pana trenera Oresta Lęczyka to jest bardzo niewdzięczna rola, bo cokolwiek bym nie powiedział, to tak ciekawie nie umiem powiedzieć jak trener. Proszę Państwa, ja jestem podparty Markiem Leciałowskim, bardzo młodym trenerem. Także jestem przekonany, że trochę starości odejmuje mi to w pracy z zawodnikami i kontakt jest na tyle dobry, że siedzący obok mnie tutaj bardzo mocny człowiek, Marcin Cabaj, nie boi się trenera. Pan trener Orest Lęczyk. Syn Nestora, można powiedzieć. Należy do osób, których bardzo pilnie podpatrywałem jeszcze jako student Akademii Wychowania Fizycznego. Nie wiem, czy pan trener mnie w ogóle pamięta. Kiedyś w Wiśle pan trener był z GKS-em Katowice. Przyjechało takie dziecko do klubu. Ja tam pana trenera podpatrywałem i... To start do tych rozgrywek, jeszcze raz patrząc na ten stadion, odbiera temu klubowi, tej drużynie, ten element, który w ostatnich latach był ogromnym atutem. Tutaj drużyny przyjeżdżały, przegrywając już w autobusie. Jeżeli Krakowia ma kadrę 25 zawodników, 1/3 to są piłkarze ekstraklasy, a reszta to są kandydaci do ekstraklasy. Tak wiele się mówi o polskim piłkarstwie, nawet jakieś tam w cudzysłowie siksy z telewizji, które pojęcia nie mają o piłce nożnej, potrafią kopać kluby, komentować polską piłkę, że to już jest dno dna, jak gdyby dokładając leżącemu, któremu niestety, ale odwrotnie, powinno się rękę podać. Do klubu przyszła ankieta, mieliśmy wytypować najlepszych trenerów, najlepszych piłkarzy.